Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, udajemy się do Ugaru dzisiaj, kontynuujemy naszą podróż. Wiem, że jest strasznie ciemno. Nie czujcie się osamotnieni, ja również nic nie widzę. Tutaj mamy coś, ale ja tutaj już byłam, także nie traćmy czasu i ruszajmy prosto przed siebie. Nie widać zbyt wiele i to jest naprawdę przykre. Mamy jakiś kolejny znak. Ugar, w tę stronę. Dobrze, no to w takim razie spróbujmy. Ja oczywiście w postprodukcji postaram się dla Was to miejsce troszeczkę rozjaśnić. Mamy hieny. One pewnie się rzucą na mnie w grupie, a jak nie, no to nie, ale już widzę, że tak. Także nawet nam to sprawnie, myślę, pójdzie tutaj. One dosyć, bym powiedziała, nawet biją mnie, prawda? Nie będziemy się tutaj rozdrabniać. Pobiegniemy tak, jak nam tutaj mówi kierunkowskaz, dosłownie. Czyli skoro każe nam biec pod skosem, to będziemy biec pod skosem. Tutaj jest jakiś namiot. Pewnie tutaj się jacyś ludzie znajdują. Jakiś pewnie obóz. Zresztą widać. Łowca lwów, okej. Możemy podejrzeć. Jest tabor, który ma imię. Warto chyba zapamiętać, co nie? Tak mi się wydaje, że warto będzie zapamiętać. I teraz tak, już troszeczkę zrobiłam błąd, ponieważ żeśmy sobie zboczyli z tego kierunkowskazu i już nie do końca wiem, gdzie mamy biec. Więc spróbujmy wrócić. Tutaj mieliśmy ten kierunkowskaz. Dosłownie tędy mi każe biec. Dobra. Dobiegniemy prosto przed siebie. Jest strasznie ciemno. Wierzcie mi, ja sama nic nie widzę. Pozasuwałam rolety, ale przez to, że nie mam już tych rolet co ostatnio, czyli okej, do Ugaru, czyli bordowych, to teraz mam światło bardzo, dosyć jasno mam w pokoju. Dobra, tędy się nie da przejść, prawda? Nie da się? To wygląda jak przejście dla chrząszcza. Trzeba będzie to zbadać, myślę, w niedalekiej przyszłości. Okej, każe mi skręcić. No to skręcamy. Kuźwa, ja naprawdę, ja nic nie widzę. Ja sobie wyobrażam, że wy tym bardziej nic nie widzicie. A, tu się w aligatory wpieprzyłam. Dobra. Niech będzie. Okej, ja już chyba nawet wiem, gdzie jesteśmy mniej więcej. Kojarzę tą miejscówę, jak sama biegłam do Ugaru kiedyś. Tutaj jest właśnie woda w okolicy. Jeziorko. Ja wiem, że wy pewnie nic nie widzicie takiego, żadnej wody, ale tutaj jest woda. Znaczy, pewnie po moim rozjaśnieniu już widzicie, bo tak na pierwszy rzut oka to nie widać, ale tu mamy wodę. Smoczy korzeń był w wodzie. Myślę, że nie będziemy tutaj tracić czasu, bo chuja widać. Dosłownie nic nie widać. Jak dotrzemy do Ugaru, to już będzie propsik, bo dzięki temu będziemy mogli sobie zbroję kupić, która chroni nas przed gorącem. I co za tym idzie, wtedy będziemy w ogóle cokolwiek widzieć. Mam nadzieję, że nie biegnę teraz źle. Co to jest? O nie, to jest ta menda. Niedobrze. No właśnie, bardzo niedobrze. Bo te golemy ogniste, to one naprawdę robią takie spustoszenie. Ktoś, jak je projektował, to chciał ewidentnie graczom dokopać. No właśnie, bo one potrafią nas kopnąć tak naprawdę solidnie, aż zgubiłam swoją pochodnię. Ajajaj, no nasza droga tutaj do Ugaru to nie będzie nic przyjemnego. A jak zrobimy F10 i F12, to może ta pochodnia zacznie dawać trochę więcej światła, bo naprawdę mam wrażenie, że nie daje wcale. Moi drodzy, nie odczytałam jeszcze żadnych porad od Was, takich większych. Wiem tylko, że odnośnie tych piratów tam niedaleko Patary, info. I to jest w sumie wszystko, co jak na razie wiem.
jeżeli o to chodzi, o jakiekolwiek porady. No nie, no chuja, ta pochodnia nic nie daje. Jaką mamy jasność w grze, bo to też jest bardzo istotne, obrazu. Ja już podbijałam trochę tą jasność. Podbiłam na fulla, aż to wygląda bardzo dziwnie, no ale... Trudno, no jesteśmy niestety skazani na bieganie w nocy. Najgorsze jest to, że nie widziałam żadnego nowego kierunkowskazu i... Nie do końca wiem, czy my w ogóle dobrze biegniemy. Widzę przeciwników. Miałam cię zapytać, dlaczego ja mam tak mało HP. No, bo cię golem skopał. Skopał ci dupsko równo, naprawdę równo. Co my tu mamy? Zupa ziemniaczana. Zupa rybna. No mogłabym ją mieć na przyspieszeniu, ale szczerze, chyba nie. Parujący gulasz mamy, plus jeden do siły. Możemy go zażreć. Potrawka z chrząszcza, zupa z pełzacza. No nie, dzięki jakby. Pełnia życia? No nie, musimy tymi małymi się troszeczkę wspomóc. No i tyle. O nie, wypiłam jedną za dużo, fuck. Dobra, trudno. Mam pochodnię w ręce? Nie mam. Znaczy się to i tak nic nie daje w sumie. Nie czuję, że mam tą pochodnię. Moglibyśmy odpalić światło, no trochę lepiej sobie radzi, ale... O matko. Tragizm. Zaraz mnie wykopię stąd. No jeszcze raz, dawaj. Okej, to było Interim Sting. Dostałam kopa w dupsko i do tego żyję. Tam coś jest. Przez przypadek sobie wzięłam niepamięć do ręki. Nie chcę. Chyba, że gońca jeźdźca będziemy. Ale dobra, to jest przynajmniej jedna zamknięta droga. To chyba lepszej do Ugaru nie będzie ścieżki. Kurde, ci przeciwnicy dosyć solidnie biją. Znaczy ja powinnam w sumie zmienić zbroję. Przynajmniej tymczasowo na ten pancerz paladyna. Mi się tak coś wydaje. Bo nikt mi tutaj nie zrobi za to krzywdy, bo tu nie ma ludzi za bardzo żadnych. A przynajmniej będziemy w stanie przeżyć. Tu warto będzie najpierw wejść. Ja mam wrażenie, że wy nic nie widzicie. Okej, pochodnia trochę zaczęła lepiej działać, albo po prostu się księżyc przesunął i dzięki temu jest troszeczkę wygodniej. Musimy trochę uważać tutaj, bo właśnie oni dosyć biją tymi swoimi toporami. Tam na dole też są, oczywiście. Ta pochodnia nic nie daje. Kompletnie. A te gobliny wyglądają z tej perspektywy trochę jak szraty. Wszyscy? Wszyscy. No dobrze, no. Wiecie, jaki jest bardzo minus? Że ja nie widzę nigdy żadnego nowego właśnie jakiejś informacji, czy ja w ogóle dobrze idę, czy nie. Wydaje mi się, że idziemy dobrze, bo pamiętam tą drogę z grania prywatnie. Więc wydaje mi się, że jest w porządku. Pod tym względem na pewno. Okej, okay. W ogóle tak samo się przesunęło tutaj co nieco i po prostu wydaje mi się, że jest widniej. Teraz cię załatwię. Fuck my life. Zrobiłam głupotę. Musimy się wycofać, bo powiedziałam, że nie ma tutaj żadnych ludzi i mam teraz w dupsko, dostałam. Błagam, tylko mnie nie znienawidźcie mnie, proszę. Ja chcę przejść normalnie, panowie. Serio, ja nie chciałam robić takiej lipy. Nie bijcie mnie. Okej, nie biją mnie. To łowcy niewolników. Hej, ty. Hej,
Zostaw mnie w... Czy wy możecie mi, nie wiem, doradzić? Czy ja dobrze w ogóle idę? Witaj. Nie. Jest na Ugar? Jest. Dobra. Zbliżamy się powoli, chociaż to miejsce jest ogromne, wam powiem. Niedobrze też, bo jest 3:57, a to oznacza, że musimy się przekimać już z powrotem do wieczora. Także śpiworek i lecimy. Powiem wam, że bez tego śpiwora by to było po prostu nierealne, żeby się dostać gdziekolwiek do następnego ranka. No nie, odpocznij 4 godziny. Która jest godzina? 8. Wiecie co, dopóki mnie nie pali słońce, to biegnijmy. Przed siebie. Nie wiem, o której tutaj słońce zaczyna parzyć, ale chwilowo mamy spokój. Okej, okay, mamy te pantery. Chyba niepotrzebnie aż tyle spałam, wiecie, bo... Kurczę, widzę, że możemy na spokojnie biegać. Chyba, że ten teren jest po prostu taki dosyć przystosowany do biegania. To też jest mega możliwe, że po prostu... twórcy o tym pomyśleli. I być może nie przez całą... być może przez takie kaniony. Ciekawe, tu potrzeba klucza. Być może ja przez takie kaniony mogę biegać i nawet o tym nie wiedziałam, nie zdawałam sobie sprawy. Powiem tak, możliwe jest wszystko, nie? No chodź, zaatakuj mnie. W sumie to tego demona łatwo można sobie przyblokować. Dobra. Ale by to było bardzo głupie, wiecie? Jakbym mogła tak biegać, a po prostu przez dłuższy czas się poruszaliśmy nocą. To was przepraszam, jeżeli zrobiłam największą głupotę ever. Co to jest? Cieniostwory? Przepraszam bardzo, jakieś pustynne? Czemu ich jest tu tak dużo? I czy to jest w ogóle poprawna droga? Chyba tak. Mam nadzieję przynajmniej. Okej, okay, na szczęście te pustynne się zachowują jak normalne. Wyglądają naprawdę fajnie w ogóle. Dobrze. To fajnie akurat. Okej. Okay. Dobra, nie ubywa mi życia z powodu gorąca. To jest plus. Zobaczymy, czy to się zmieni o innej godzinie, czy po prostu już tak zostanie, że na tych terenach delikatnie zielonych po prostu nie dzieje się ta sytuacja z upałem. Tam są jakieś stworzenia jeszcze też dziwne. I nie do końca wiem, czy ja w ogóle dobrze biegnę. Bo nie widziałam żadnego nowego kierunkowskazu. Już się powtarzam 30 raz, ale... no nie wiem. Tu są jakieś stworzenia. Nie, i bardzo ich tu dużo. Zobaczmy. Co to jest? A to lwica. Okej, jest trochę wymagająca. Skóra lwa i pazury. Powiem tak, skoro możemy je wziąć pojedynczo, to się postarajmy. Wygląda trochę jak bardziej niedźwiedź niż lew. Okej, jak wchodzi kryt, to w sumie się to zachowuje tak samo jak cieniostwór, dobrze. Pytanie tylko jak to leje, bo tego akurat nie sprawdziliśmy, prawda? Na szczęście pozostałe mają mnie w dupsku. Dobra, teraz się dwa rzuciły na mnie niestety. Dobra, nie udało mi się sprawdzić, jak biją. To chyba dobrze. Mamy smoczy korzeń, tak przy okazji. Okej, to jest ogar. Ogar łowców niewolników.
To jest do zadania, z tego co pamiętam. I chyba dobrze biegniemy, bo powiem wam, że osobiście tędy nie biegłam, kiedy biegłam do Ugaru. Z prostej przyczyny. Wydawało mi się, że biegnę źle. Więc co zrobiłam? Zrobiłam tak, że po prostu się przecheatowałam tam. No a teraz biegniemy już tak bardzo legitnie. Krwiopijców dużo bardzo. Okej, ale przynajmniej nie tracimy HP z powodu upału. Czyli chyba na takich terenach po prostu nie będziemy go tracić. Dobra. Co ciekawe, żadnemu nie udało się mnie trafić. W porządku. W ogóle też trzymam te punkty nauki. Przydałoby się wrócić na statek, nauczyć się życia, ale... Dobra, wiecie co? Zajmiemy się też tymi krwiopijcami, bo mnie będą potem denerwowały. Dobrze. Przynajmniej nie... Wiecie, nie... Jejku. Jak to się nazywa? No, nie zatruwają. Dobra, pozbierajmy jeszcze trochę roślin, które ominęłam. Tu akurat się nie da zebrać. Spore to miejsce. W ogóle ta pustynia jest bardzo rozbudowana. Co tam żyje? Kąsacze kolejne chyba. To olewamy na razie. Tu jest jakaś studnia, jakieś ruiny. Powiem wam, że będzie się bardzo ciężko tutaj poruszało. Tak, widziałam, że zebrałam goblinie jagody. Błagam, tylko żebyśmy dobrze biegli. Spróbujemy się przejść tędy troszkę. To jest hiena, czy nie? Nie, pustynny wilk, czyli coś jak taki... Pojawiłem szakal. A tam? Co tam żyje? Pantery. Dobra, no to na razie też olejemy je. Przejdziemy sobie tędy. Tym przesmyczkiem. Okej, perfekcyjnie biegnę. I czy mnie się wydaje, czy my już jesteśmy pod murami? Tak, tylko mamy stado przed sobą, które mnie zagryzie, jeżeli mi źle pójdzie. One coś jedzą. W teorii moglibyśmy je olać. Nie powiem, pustynne brzytwiaki potrafią zrobić krzywdę. Dobra, idźcie jeść z powrotem, co? Proszę. Ja żałuję chyba jednak, że się na nie rzuciłam. One nie odpuszczą mi teraz, prawda? Chyba nie. Ajajaj, dobra. To zrobimy F12. Nie będę się z nimi cyrtolić, skoro nie chcą mnie atakować, to okej. To niech i tak będzie. To je ominiemy. Błagam, niech mi nie wywala gry. Super, dziękuję. Dobra, omijamy je. Nie muszę przecież zabijać wszystkiego, co spotkam. Okej, tutaj nie widzę wejścia. Czyli wejście jest gdzieś indziej. Przynajmniej nie tracimy zdrowia. Okej, mamy bramę. Pierwsze co robimy, to szukamy kupca, który sprzedaje rzeczy przed gorącem, ochronę. Witam serdecznie. Chwila. Czy przypadkiem nie wybierasz się do miasta? Tak. A co, to zabronione? To zależy. Teraz chcesz wejść do Ugaru. To duże miasto handlowe, zarządzane przez wielkiego Tartarona. Jeśli będziesz sprawiał problemy, bądź pewny, że kara cię nie ominie. Mam nadzieję, że się rozumiemy. A teraz możesz przejść. Dobra, dzięki. Zastanawiam się, czy wtedy miałam zbugowaną grę, czy teraz, bo mi życie nie, wiecie, nie ucieka. A pamiętam wtedy, że mi uciekało. Czy ja mogę zmniejszyć... Okej, to jest maks, co mogę. Niewolnik, spoko.
Chwasty. Jezu, jeżeli tak mi będzie zacinać w całym mieście, to przecież to będzie na odcinku wyglądało fatalnie. Chyba, że to dlatego, że nam się doczytuje to miasto na razie. Bahal. Ja szukam Abbasa, czy jak mu tam było, zaraz. Świątynia, bla bla bla, nieznośnie gorąco. Regularnie. Witam. Jesteś kupcem. Nie musisz mnie o to pytać. Nazywam się Iskra. Jestem największym z kupców w Ugarze. Szukasz może dobrej broni lub cennego dywanu? To jesteś we właściwym miejscu. Mam wspaniałe dywany z Ishhatar, Bakareszu i Morasal. Ale także możesz nabyć u mnie cenne futra i inne wartościowe rzeczy. Po prostu rzuć okiem na moje towary. To nic nowego. Pokaż mi swoje towary. Błagam, powiedz, że masz jakieś ubranie. Nie masz, ale masz fajne bronie. Tylko to jest dwuręczna. Ej, bardzo fajna tarcza, wam powiem. Mega mi się podoba. A masz jakąś kuszę? Nie, bo jesteśmy przecież w tym. To dlaczego miałbym mieć kuszę? Jest teleport do miasta. Pas do siły plus 10. Mapa Warantu aż do Dui okolic. Doliny Tadmoru. Bierzemy każdą mapę po jednej. Bo się przyda. Co to jest? Hełm wojenny. Kupuję to. Bo wygląda zajebiście. A konkretnie jego ochrona wygląda zajebiście. Czy to jest to, co myślę? Nie, to zupa rybna, dobra. Tu szukamy kupca, który sprzeda mi pancerz. Tu są kowale? Tak, kowale, to się tak odmienia. Dobra, bo tutaj gdzieś ten kupiec, pamiętam, że on ma chatę na uboczu. Tutaj, chyba nie tu. Tam na dole mi się kojarzyło, że chłop mieszka. Tak dalej być nie może. Oho, wykrakałam, czyli gra się wcześniej zbagowała po prostu. Jezu, ja potrzebuję kupca jak najszybciej, bo się przespać. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Halo, witam. Aramis? Hej, ty. Mam nadzieję, że nie umrę nagle. Witaj, witaj. Mogę wiedzieć, kim jesteś. Mam własne. Mam na imię Aramis. A ty to kto, nieznajomy? Nazywam się Roland. Jestem adeptem czarnej magii i chciałbym odwiedzić świątynię w Aszdodzie. Rozumiem. Nie wiem, czy cóż, powodzenia w osiągnięciu celu. Dobra, życie na szczęście nie ucieka, jak się jest w trybie rozmowy, ale nie pomaga mi to, ponieważ ja potrzebuję znaleźć tego typa, który sprzedaje zbroję. Mam sobie dała rękę uciąć. Że on ma gdzieś tu HP. I czy mi się wydawało, czy ja w domu nie tracę HP? Ty, nie tracę w pomieszczeniach. Jest Abbas. Witam. Kim jesteś? Witaj, nieznajomy. Jestem kupiec Abbas, handluję suknem. Możesz u mnie kupić nie tylko przepiękne ubiory, ale również pancerze, które ochronią cię przed piekłem pustyni. Oczywiście, jeżeli masz przy sobie dość złota. Możesz spojrzeć na towar. Stary, ja cię złotem obsypię. W ogóle daj mi ten klucz. 120, spoko. Pokaż mi swoje towary. Stary, dawaj. Kaptur asasyna, lekki pancerz, szata adepta. Kaptur asasyna... No, podejrzewam, że lekki pancerz, nie? Kosztuje najwięcej. Ale wiecie co? Zrobimy... Zrobimy save'a, zanim kupię cokolwiek. Szatę adepta to ja aktualnie mam, ale zobaczymy, czy to jest ta sama. Kupię szatę adepta. Dobrze. Zobaczymy, czy to jest ta sama szata identyczna, czy inna. To jest stara szata, a to jest szata. Okej, okay, ona ma te same tutaj, wiecie, rzeczy. Okej, okay. Spróbujmy z innymi. Jak to wygląda? No i zobaczymy. Błagam. Dobra, myślałam, że mi wywali grę. Pokaż. Zobaczmy kaptur. Wezmę kaptur asasyna.
Dobrze. Wydaje mi się, że on akurat nas nie ochroni, bo nie było nawet wpisu do dziennika. Aha, to jest w tym stylu kaptur. Dobra, to nie. To F12. Ja sobie założę ten hełmik na głowę, co kupiłam. Czyli pewnie lekki pancerz asasyna będzie tutaj najlepszą opcją. Plus, gdyby go jeszcze ulepszyć, to by było w ogóle idealnie. Dobra, Abbas. Pokaż mi. Lekki pancerz. Chcę kupić zwykły ubiór asasyna. Dobrze. Dobra, i to będzie chyba najlepszy zakup ever. No oczywiście, że tak. Zapewnia ochronę, plus jeszcze jest dobrze wyposażony. Pięknie. To jeszcze ten hełm byśmy sobie odpakowali. On gdzieś tu powinien być. Bo trzeba go najpierw wypakować, zanim się go założy. Czy nie? Gdzie mój hełm? Co jest? No przecież zawsze tak było, że trzeba było go wypakować najpierw. Ja przepraszam, ale czy ktoś mnie właśnie oskamował? Nie, tu jest. Hełm wojenny. Wypakowany. Aj, gdzieś tu powinien być. Wyglądamy w nim jak debil, ale działa. Ochronę ma bardzo fajną i to jest najważniejsze. Jak z naszą ochroną? No jest całkiem okej. Okay. Jeszcze by się przydało ten pancerz ulepszyć. Pytanie, co ja potrzebuję do tego? Trzeba by to było sprawdzić sobie zaraz w dzienniku. Tam jest jakaś ciekawa miejscówa. Ja też kupiłam mapy, więc zobaczmy je. Co to jest? Mapa skarbów. To nie. Ale tutaj gdzieś powinna być mapa Warantu. Okej, to w ten sposób to zrobili. Aż do Dolina Tadmoru. Ishtar Morasul Al-Shedim. Bakaresz. Nie wiem, czy my w te miejsca się w ogóle dostaniemy. Mapa obserwatorium, mapa Doliny Tadmoru. Okej, dobra. To mi się dużo bardziej tutaj przyda. Zobaczcie, jaką dużą przebyliśmy drogę z Patary, żeby się dostać do Ugaru. I tam jest Dolina Ashdodu. Okej, jesteśmy pod samym Ugarem. Stara świątynia, oaza, plantacja, koczownicy, pustynia, ruiny zamku. Obóz Alego, pole bitwy. Pole bitwy? Ha. Na samym środku pustyni są ruiny Tadmoru. Przez oazę żeśmy tutaj przyszli. Tak, tak. Patara Przełęcz jeszcze jakaś jest. Amarna. Dobra, to nam się bardzo przyda. I jeszcze jedną mapę kupiłam. Mapa Ashdodu i okolic. Okej, to kupiłam ją niepotrzebnie, bo ją mieliśmy, ale pieniędzy mamy dostatecznie dużo chyba. Nie musimy się raczej martwić. Tak, i co ja mówiłam, że sprawdzimy sobie, czego potrzebuję. Nieznośnie gorąco. Homer, tak, to są te popsute. Informacje ogólne. I teraz, gdzie my to mamy? To było na kowalstwie chyba. Nie, wzmacnianie pancerzy. Lekki pancerz asasyna. Dwie garbowane skóry cieniostwora będą nam potrzebne. Dobra, to zrobimy tak. Bo mamy teleport dokąd? Do Ugaru, tak jest. To się przeniesiemy w takim razie na wybrzeże. No i wiecie co? I trzeba się przebrać i wrócić na statek. Trochę nam to zajmie, ale chcę dać w życie, to po pierwsze, a po drugie chcę ulepszyć tą zbroję. Także płyniemy. Masakra. Także tak to teraz wygląda wszystko.
Zastanawiam się, czy nie iść do tej jaskini ku Ternogi, bo w sumie tam jest dosyć fajnie. Nie jest jakoś bardzo trudno. Jest minimalne wyzwanie, abyśmy ruszyli trochę to zadanie z Kuternogą. To jest ta jaskinia, co ostatnio tam nie poszłam, bo uznałam, że po co. W sumie warto by było tam chyba się udać. Tak luźno, zanim jeszcze zaczniemy, wiecie, latać gdzieś indziej. Tutaj w ogóle ten kuferek, dostaniemy skrzynię, kufer do skrzyni od tamtych piratów, tak w ogóle. Teraz też fajnie, bo możemy się poruszać za dnia i nie będziemy tracić życia. Ten statek to nasz jest tam chyba. Przy tamtej wysepce. Tam jest. Wiecie co, bo to jest mega bez sensu, bo ja nie mogę się na ten statek teleportować. Wiecie, niby nam dali teleport na Albatrosa i dali nam teleport wtedy do króla Robara i ja nie mogę tam na ten statek się szybciej dostać. I tak samo ta łódka, która tam jest, na przykład nie przenosi nas na ten statek. I na odwrót, ta łódka przy naszym statku nie przenosi nas na to wybrzeże. I nie wiem, czy to jest jakiś błąd typowo w mojej rozgrywce, czy po prostu twórcy tego nie dodali. A jeżeli tego nie dodali i ja nie mam jakiegoś głupiego błędu, to to jest tak bez sensu, bo wy widzicie, jaką my musimy teraz przebyć odległość. Albo no wyobrażacie sobie właśnie z takiego ugaru się teraz dostać z powrotem na statek? No przecież to jest jakaś miazga totalna. To jest bardzo bez sensu i uważam, że powinni to poprawić. Szczególnie, że z tego statku możemy się teleportować na wybrzeże, a z wybrzeża na statek nie możemy. Przecież to jest centralnie powód, że na statek się nie opłaca wracać, a mamy tutaj dostęp do dolnego pokładu. Nie widziałam na razie w ugarze nigdzie stołu żadnego, ani do garbowania skór, ani do niczego, więc to jest kompletnie bez sensu. Ta łódka powinna nas przenosić tam i teleport powinien działać, a nie działa. Nie da się takowego użyć. Także teraz będziemy 100 lat płynąć. Już tak płyniemy chyba ze 4 minuty. Świetnie, nie? Naprawdę, cudownie. Cudownie. Dobra, jesteśmy praktycznie na miejscu, dzięki Bogu. Że się już udało. Mogę użyć tej drabiny, czy oczywiście jest Bucket Game? Dobra, oczywiście trzeba wejść na tą łódkę i dopiero. Siema, wróciłam panowie do was. Pod pokładem się znowu zdraspiły rzeczy. Tak, ja sprawdzałam, że potrzebuję dwóch skór, nie? Mam nadzieję, że dolny pokład jest otwarty. Inus przyświeca tym wszystkim. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Żartujecie sobie chyba. Ja tam mam do garbowania. Ale useless. Jego czyny były sprawiedliwe. Czy my musimy wypłynąć w morze, żebym mogła? Nie mogę dostać się do Ashdodu. Więc musisz znaleźć sposób, jak to zrobić. Asasy nie chcą, abym dla nich pracował. Więc zajmij się tym. To jednak lepsze, niż walka z połową Arantu. Dzięki. Musimy opuścić Arant. Dlaczego muszę... Bo tak. Czy ja będę mogła skorzystać ze swojego... tego? Tak jest, dobra. To jest akurat naprawdę bez sensu. Oczywiście tu jest straszna ciemnica czasami. No ale tutaj mamy ten stół do garbowania i wszystko na dole. Dlatego no, pójdziemy skorzystać i w ogóle zrobiłabym sobie eliksiry do zręczności, wiecie? Bo przyda nam się jej trochę do tej kradzieży. Dobra, no 10 nie zrobię. Zobaczmy, ile damy radę zrobić. Bo trochę mam szczawiu królewskiego. A na razie siły więcej nie potrzebuję. Więc wykorzystajmy goblinie jagody. Tyle, ile mogę. No, potrzebujemy 300 zręczności, żeby na przykład króla okraść, więc to jest ciekawe. Okej, już więcej nie zrobię, czyli nie mam szczawi królewskich.
Ciekawe. Jeszcze mam 15 goblinich jagód, to jest hit. Dobra, 4 udało mi się zrobić eliksiry. Zaraz sobie damy w życie. Zobaczymy, do jakiego momentu będę mogła w nie dawać. Ile mamy z ręki teraz? Zręczność 200. Dobra. Skąd ja mam 200 zręczności? Dziwne bardzo. Dobra, tam były skóry cieniostwora. 2. No to weźmiemy sobie 2, zgarbujemy. Skóra cieniostwora. Nie no, ogólnie spoko motyw, nie? Suszenie zakończone. Rozwieź mokrą skórę. Dobra, mamy 2 skórki. I mamy od razu warsztat. Wzmacnianie pancerzy. Lekki pancerz asasyna to był. Super, wzmocniony. Zobaczmy teraz jego statystyki. No, dużo lepiej, fajnie. No i teraz będziemy mogli chodzić po warancie na spokojnie. Co my mamy tutaj? Powiedziałem Baldwinowi, że nie mogę się dostać do Ashdodu. Ten poradził, abym jak najszybciej zapewnił sobie zaufanie asasynów i uzyskał zgodę na wejście do miasta. Powiedziałem Lordowi, uzyskał wejście, tak jest. I to jest to samo? Tak jest. Czyli 3 identyczne wpisy żeśmy dostali do dziennika. Czy ja coś jeszcze potrzebuję zrobić na statku? Bardzo dobre pytanie. Tak, do Wulwiasa się udać. Żebym się stąd prawie wyteleportowała, wiecie? I bym tego bardzo pożałowała. Gorzej, że za niedługo będzie mieli nowy poziom i kolejne punkty trzeba będzie dać w HP. No ale... okej. Okay. Tak dalej być nie może. Albin... nie, Boże, gdzie ja przyszłam? Za wysoko. Przecież nic nowego. Tutaj. Cześć, naucz mnie ile możesz. Magiczne zwoje, many, krąg, nie możesz. Jak jest? Eliksiru życia nie możesz mnie nauczyć. No to zajmijmy się życiem. Ile mogę, to pakujemy. Nauczyłem cię wszystkiego. Seriously? Nie mogę więcej? Jego czyny były sprawiedliwe. Czy jak zdejmę amulet... To przecież wiadomo od dawna. I to mnie nauczysz dalej, bo powinieneś. Ode mnie tego nie dostał. Chcę Dobra. Ile mam punktów? 0. Okej. Już się powiem wam, przestraszyłam, że mnie więcej nie nauczy. Ktoś będzie musiał za to zapłacić. Pierścień życia mieliśmy i amulet. Skąd ty to masz? 1578, czyli bardzo dużo mnie nie douczył tego. To tylko gada. No dobrze. Czyli mamy tyle życia. Potem te eliksiry, jak już się nauczę do fulla, to się wypije. Czy ja coś jeszcze potrzebuję na statku? Nie wydaje mi się. Czy mogę się stąd teleportować? Nie, bo musimy wrócić do Warantu, żeby się móc gdziekolwiek teleportować. Także siema, płyniemy dalej. Baldwinie. Do Warantu. Dobrze. Czyli wracamy sobie. I powinnam się móc zaraz teleportować dalej. Myślę, że na wybrzeże sobie pójdziemy. Już myślałam, że mi grę wywali. Wiecie, co by się przydało zrobić? Jest 15. Przydałoby się przekimać do świtu najlepiej, żeby nie marnować całego dnia. Do świtu. I teraz teleportacja. No i na wybrzeże.
Teraz się przebierzemy w nasz nowy ciuszek. No nie powiem, wygląda całkiem przyjemnie. I co? I lecimy tam. Tylko wiecie, co bym jeszcze sprawdziła? W sumie mamy dużo many, więc możemy pokorzystać. Na chwilę do Patary. Okej, tu mnie wywala. Zobaczymy, jak zareagują na mój nowy pancerz. Dobrze. Chciałabym spróbować porozmawiać sobie z Rudobrodym i zobaczyć, czy mogę się go coś zapytać o ten list, który znalazłam. Tak czysto teoretycznie. Widzę, że chłop jeszcze śpi. Price Rudobrody. Nie. Dobra, czyli na razie tutaj jest bezwątkowo. Dobra, to wracamy sobie na wybrzeże. I udamy się tam na górę. Trochę nam zajmie to, żeby tam dopłynąć. Zbadamy tamtą jaskinię, która tam jest. I będzie przyjemnie. Znaczy, w sumie mogłam do tej jaskini tam od spodu też wpłynąć, ale wolę to zrobić tutaj od góry. Wejść sobie. Przy okazji jeszcze raz zobaczymy, czy z tymi piratami nie mogę o niczym porozmawiać. Jeszcze parę poziomów będziemy mogli w to życie dać. Bonusy mi dały około 200, czyli tak jeszcze trochę. Myślę, że ze 3-4 poziomy powinny być ok. Chyba. Nie wiem. Na pewno 3? No 4 chyba. Bo 4 to będzie... Nie, zaraz, bo to po 40. 40 razy 4 to jest 160... Dobra. Macie jakąś reakcję nową dla mnie? Stój. Przysyła mnie Rudobrody. Co? Przysłał cię staruszek. Odpowiedz mi. Ale Pajka tu nie ma. Znajdziesz go w ruinach. Mogę z tobą pohandlować. Nie mam nic przeciwko. Ale dlaczego nie pójdziesz do Asmunda? On ma większy asortyment niż ja. Mam tego trochę. Czy chcesz coś do picia? Ale mogę ci sprzedać rzeczy, które znalazłem na plaży, muszle i wszelkie rupiecie. Zainteresowany. No i teraz możemy z nimi rozmawiać. Trochę liczyłam, że na przykład, nie wiem, można od nich kupić teleport. Specjalny mocny rum. To mogę teraz tu wejść? Nie fochniesz się? Nie. Okej, pięknie. To dobrze. Jabłuszko. Pirat. Widzę, że oni się nie będą fochać. To sobie pozabieram te rzeczy. Szybki śledzik. Spoko. Piracka szabla. Okej. Może być i tak. I jabłuszko. I tutaj nic nie ma. Czyli ten jest tylko typowo do handlu. To fajnie, bo teraz możemy w takim razie z nimi rozmawiać. Perfekcyjnie. To ruszajmy. Fajnie. Nie, powiem wam, nie spodziewałam się, że wystarczyło tam otworzyć ten kuferek i nagle jest Gittens. Okej, i tutaj mamy panów, plus mamy też przeciwników do pokonania. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. Stój. Czego tu chcesz? Przysyła mnie Rudobrody. Ach, to tak. No cóż, więc na pewno chcesz rozmawiać z Pajkiem. Znajdziesz go wewnątrz. W ciągu dnia zawsze siedzi przy ognisku. Wszystko w porządku. Zbyt wiele stworzeń tu się kręci. Jeśli nie będę ostrożny, to w pewnym momencie któreś z nich podejdzie do naszego ogniska. Przede wszystkim, trzeba uważać na szakale. Mogę ci w czymś pomóc? Oczywiście, że możesz. Pozbądź się szakali, które tu się pałętają. Jeśli to zrobisz, ofiaruję ci butelkę rumu. No i co powiesz? Czy to żart? No dobrze, w takim razie dam ci złoto. Jeśli dam 50 sztuk złota, to umowa stoi. To nieco za mało, musisz dać mi więcej. Jestem gotów dać ci 100 sztuk złota. Więcej ta zwierzyna nie jest warta. Dobrze.
Doskonale. W takim razie zajmij się tymi stworzeniami. No i pięknie. Dobra. No to od razu się możemy tymi paskudami chyba zająć. Tu jest jakaś... Albo nie, dobra, wiecie co? Tu jest jakaś notka. A, kamienna tablica. Kto mnie wreszcie tego nauczy? Tu jest Pike. Będziecie się fochać jak w Twejdenie. Paczka broni. Coś czuję, że te paczki z bronią to się przydadzą koczownikom. Jak już do nich dotrę. Zanim pogadam z Pike'iem, to jeszcze tutaj ktoś był na górze. Przychodzisz od Rudobrodego. Tak, przybyłeś na statku. Nie. Dlaczego pytasz? Dlatego, że nie mam co wypić, jasne. Co tam piją piraci? Może piwo? Słuchaj, jakie tam piwo? To tylko dla słabeuszy. Oczywiście, mają rum i nic innego. Chciałbym teraz sobie wypić jednego, bardzo mocnego. Nasz bossman Lili z pewnością ma coś na pokładzie. Niestety, nie mam na tyle złota, inaczej kupiłbym sobie buteleczkę. Poczekaj znowu chwilę. Jedna z tych chcesz trochę zarobić. Zależy od sytuacji. Co trzeba jedna zrobić? Jedna bestia mniej. Idź do Lilia i przynieś mi butelkę rumu, ale mocnego, znowu rozumiesz? Jedna z tych głupich jeśli to bestii. Zrobisz, jestem gotowy dać ci ten klucz. Pasuje on do kufra ze skarbem, który można tu znaleźć. Na pewno. Oczywiście. Znalazłem klucz na jednej z wysp. Nie pytaj, na której. Zapomniałem, bo wtedy byłem pijany. Ale możesz wierzyć mi. Jeśli ktoś chowa kufer na takim pustkowiu, to cokolwiek by tam nie było, jest warte znalezienia. Skoro tak mówisz. No, jak? Umowa stoi. Tak. Haha, cieszę się. Ale nie trać zbyt wiele czasu. Mam wielkie pragnienie. Dobrze, no to spoko. Tam widzę, że się biją z czym. Tu są w ogóle jakieś stworzenia? Tu się coś dzieje, widzę. Jedna bestia mnie! Okej. Okay. Co tu się dzieje? Okej, okay, tu ktoś wskoczył. Siema. Aha, bo tutaj da się ogólnie wejść. No dobra, czyli tu jest Dylan. Raczej był. Spróbujemy otworzyć ten kufer. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Tabliczki. Chciałabym umieć je czytać. Siema. No to mamy jeszcze Pajka. Ale w sumie... Okej, okay, rozumiem, że dla Dylana to ja nie mam tego rumu, nie? Chwila. Bo to był ten pewnie mocny rum, którego nie kupiłam. Dobra, to wróćmy tam na chwilę. I jeszcze te szakale mamy do rozprawienia się z nimi. Ale to za chwilę. Trochę biegania. Jest w tej weftę. Jesteś tutaj może? Tak. To jest najprawdopodobniej to. Specjalny, mocny room. Dobra. Spadamy. Nie chcę o tym słuchać. Tędy powinno się udać wejść. Tak jest. Fajnie wreszcie móc normalnie biegać za dnia, a nie w nocy. Czyli to jednak nie było zbugowane. Zbugowało mi się, jak mi nie traciło życia. Prawdopodobnie. Albo nie wiem, bo widzę, że tutaj naprawdę sytuacje są mega rozwlekłe. Okej, Dylan sobie spał w ogóle. Przyniosłem ci coś do picia. Rum. Jest jakoś szczególnie mocny. Tak. No nareszcie. Moje gardło całkowicie wyszło. Teraz się napiję. Ale zanim zapomnę, trzymaj klucz. Twoje zdrowie. Okej, okay, poszedł spanko. To co, to może jeszcze porozmawiamy z Pajkiem? Albo wiecie co, nie. Idziemy na tą wyspę otworzyć to. Ewentualnie te szakale tutaj gdzieś powinny być. Są jaszczurki. Są szakale, dobra. Nie, dobra, to wrócimy tutaj. Idziemy na wysepkę, tylko która to była? To była tamta, czy to była tamta? Czy będzie szybciej? Powinno być. Tak jest.
Siup. I lecimy. To była chyba... Kurde, teraz pytanie, która to była wysepka? Chyba ta. Może tamta? Nie, no ta. Tutaj była to taka dziwna półka skalna. Chyba. Mam nadzieję, że nie pomyliłam wysepek. A może to jednak było na tamtej? Nie, no tutaj jest to do wspinaczki takiej. To było raczej tu. Tak mi się wydaje. Spoko, że ruszyliśmy trochę wątek z tymi piratami. Jestem ciekawa, co, jakie zadanie od Pajka dostanę. Tak naprawdę. No i tutaj gdzieś było... Tu zejście. Prawie spadłam stąd. I tu był ten kufer. Zbiór wiedzy. Mapa skarbów u garze. Najpierw zbiór. Rozumiem. W ogóle tego nie odczytałam. Czy ja właśnie zrobiłam głupotę? Czy ja mam coś na opętanie? Czy będę musiała dopiero kara iść? Chyba dopiero kara. Niedobrze, bo tam są poszukiwacze przed obozem. Trudno. Najwyżej będzie mnie coś dusić całe życie. Mapa. Ugar. Jest iksik, dobrze. Domu, szakale. Okej. Okay. To co? Moi drodzy, wydaje mi się, że możemy zakończyć odcinek w tym miejscu. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę nagrać dla Was jeszcze jeden odcinek. Udamy się do tej jaskini, tam ku Ternogi, w tamtym miejscu. Myślę, że się już spotkamy na miejscu przed Pajkiem, żeby z nim porozmawiać. W ogóle zajmiemy się tą częścią jakby Warantu. Zobaczymy, co nam może zaoferować. Dzięki i cześć!